Poszło. Witam, tu 8005 MacGyver w naszym kolejnym projekcie w kooperacji. Jest ze mną Fleja. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry No, dzień wieczór. dobry wieczór. Oj Tak, tam. tak. To dla wszystkich, którzy tak oglądają wieczorem, a dla wszystkich, którzy oglądają rano, dzień dobry. Tak, dostrojemy się do każdego. Tak, dostosujemy się do każdego. Będziemy grać w Borderlands 2. Zarzucimy nową grę. So, you want to hear another story, huh? Yeah, we want to hear one another where the very story. Fate of Pandora hangs. Grałeś w jedynkę w ogóle? Nie, w jedynkę nie grałem. Miałem zamiar sobie kupić, ale stwierdziłem, kurde, cholera, kupię chyba sobie Deus Exa. Potem zacząłem oglądać filmiki na YouTubie właśnie z Borderków dwójki, tak? Kurde, może się na to skuszę. No i się spodobało. Ja nigdy w Deus Exa nie grałem, bo tam jest chyba widok z pierwszej osoby, nie? Znaczy tak, z takiego hełmu śmiesznego. Znaczy to jest FPS typowy, FPP, ale naprawdę jeśli chodzi o fabułę, to jedna z lepszych gier, jaką grałem. Ja powiem szczerze, że w jedynkę Bordera nie grałem, także może kiedyś ją sobie przypomnę, czy w ogóle rozpocznę grę w jedynkę. Nawet nie wiem, na czym polegała, więc... O, tam chyba za dużo fabuły się nie straciło, myślę, ale można zawsze nadrobić. Widzę tylko to, co teraz przed sobą, czy jakieś walka o religium, czy cokolwiek. Tak. Hyperiony jakieś, w ogóle jak Battlestar Galactica wygląda. Once and for all. But Hyperion weren't the only ones searching for the next vault's alien. The call of danger and loot is not so easily resisted. Certain warriors came to Pandora in droves to uncover its hidden secrets. Okay, some would call them adventurers, others call them fools. But I call them vault hunters. Our story begins with them and with a man. O, tego będziemy bić, tak myślę. Tak. Zwyroluję w pociągu już na wstępie. Aha, no właśnie. Okej, to wygląda całkiem nieźle. No strasznie podoba mi się właśnie ten soundtrack z tej gry. Tak, podobno jest niezły. Tak niezły, że aż sobie wyłączyłem. Ale może włączę. Ja generalnie nie lubię muzyki przy rozpieprzaniu, więc... Ale może sobie włączę faktycznie. Kto wie? No nie, mi akurat soundtrack strasznie siadł. O, dostał. Biedny zwierz. Lipa, czyli go zaczepiło. No impreza na maksa. Tak, nie rozumiem czemu tam z bańki przywali, ale... Miły kolega. Żeby go tak, no właśnie miałem powiedzieć, żeby go tak rozpieprzyło go coś. A widzisz? Ta muza jest fajna. No i właśnie moje klimaty typowo. To jest taki soul czy coś takiego? Nie wiem. No, nie wiem po co to podpisać, jeśli chodzi o gatunek, ale... Nie, fajne. Borderlands 2. Uroczy napis. Teraz strasznie mi się grafika podoba, ogólnie seal shading to strasznie mi zachwyca, czy w Prince of Persia, czy w Wordkach właśnie, naprawdę. Ja skończyłem Prince of Persia na etapie, kiedy byłem w Badę jeszcze. Nie, to ja pamiętam, jak się na Pegasusie w to zagrywałem. Matko. Ja na 286 grałem. Wtedy były przeżycia Mario, Contra, matko kochana. Tak. Teraz takie głupie gry 3D wymyślisz, nie? Czyli... No, co to w ogóle za syfy jakieś? Biegasz, strzelasz, a tam... Aż fabuła była. Ratowałeś księżniczkę, kurczę, stukiwałeś do kominu, deptałeś grzybki, no. No faktycznie kominy były, no. Zawsze się zastanawiałem, jak to jest możliwe, że... Nie wiem, to jak to się nazywa? Te roślinki, czekaj. No nie wiem, takie te kaktusy śmieszne z tych kominów wychodziły.
Tak, te jedzące takie te... No, no, rośliczki. Rośliczki się to nazywa, nie wiem. Tak, takie no. No, ale wszyscy... Wszyscy wiedzą. Zero number zero. O, jest, skurczyszyn. To w takiej troszkę... metalowej wersji. O nie, faktycznie to nie on. Ups. Kaboom. Kaboom, kaboom. Kowalski, tactical port. Okej, okay. I teraz tak. Ja muszę sobie coś wybrać. Ja tak, wybieram tą. A ja sobie zagram Zero tym razem. Name. To raczej bez niespodzianek. O, co tu mam za główki? O, mogę sobie zmienić, dobra. Co by tu sobie wybrać? Coś fajnego. O, ja mam jakiegoś heada z tego, z Dead Space'a. To sobie go wezmę może. O, to tak fajnie. O, dobra, już sobie wybrałem. Tak turystycznie, żeby pasowało. A ja nie mam dużo, mam 3 do wyboru tylko. Ja mam 4. Mam czapkę. Taką z okularkami i bez, nie? Z okularkami, jasne, że tak. Confirm. Okej. Okay. No ja tu jakieś takie barwy... O, dobra. Podstawową wezmę. Nie będzie. Okej, okay, no to gotowe. No i już. No i miło. Teraz nasz kolega Claptrap, kochany. I teraz jeszcze tylko 60 godzin przed nami i powinno się udać. No, to już niedługo. O, ja już cię widzę, już sterczy koło mnie. No jeszcze nie, na razie patrzę tylko na Claptrapa. Nie wiem, ja leżę, łopatą. A ty sobie siedzisz, w sensie... Szpagat. O, dobra, wstałem. Jak wstałeś, szpagat leci, no, taki... Powiedzmy, udawany szpagat. Ja widzę, jak kucasz, tak jakbyś, nie wiem, jakieś takie ostre zatwardzenie. Nie, przepraszam, to ty kucasz. Ja widzę, że się chowasz za łopatą, chudy jesteś. Tak, i teraz ładowanie. No, to biegamy. O, ruszyłem się, dobra. Może go wywrócę, ale się nie da. O, jest, nasza piękna. Tak, kochana brzuchomówczyni. No, brzuchomówczyni właśnie. Nie wiem, co jest końca. Zaraz, tu gdzieś były paczki, na pewno tu gdzieś były paczki. Jedę w prawo, ty idź w lewo, pozbieramy co się da, nie? Na początek. Tu coś mam. Amunicję, o, może być. Może być. Ja tutaj szeroko, szeroko, tu była gdzieś jakaś paczka, pamiętam. O, jest, skrzynka, dobra. Pyk. Ja już tu chyba nic nie mam. Nie wiem, czy tu warto iść aż tak daleko, szeroko na boki, ale chyba nie, tu nic chyba już nie ma. Nie, to tam gdzieś, wiesz, jakiś... Dobra. To w wypizdowach nie będziemy biegać. Nie wiem, ja tu jakąś amunicję znalazłem jedynie. Tu jest jakaś paczka? Nie, tu już nic nie ma. Ups. Dobra. Pakujemy się do środka. Hello, hello, Claptrap, ależ ty tu masz piękne. Please welcome. W ogóle człowiek, nie wiem czy on żyje czy nie żyje, jak słowo daje. Oj, biedny. O, coś tu mam, discover. Bada zdanka dostałem od razu, chłopie. No, tam jest jakiś znaczek, czy coś takiego. No. O, już lezie ten. Tak. Bully bong. Bully bong?
Fireball. Ty, a jego nazwa... Aha, nie, bo jego nazwa jest potem, no faktycznie. Już się nie da nic zrobić w tym tutaj. Dobra, nieważne. Nic nie ma. Fajny kominek ma. Podoba mi się. O, dostałem broń od razu? Aha, bo poszedłeś tam, dobra. No, no, już działałem. Okej. On w kiblu ma... Ja widzę, on w kiblu ma zdjęcie? Co ma w kiblu? Nad kiblem zdjęcie, zobacz. Klap, klap, klap. No, prawdziwy mężczyzna po prostu, no. Ja cię kręcę, ale masakra. Klap, klap, kopika z bikini. Tutaj też ma przy łóżeczku. A, tu ma więcej, ma na plaży takie ten... Takie leżące. A! Czekaj, to zerki. Patrz, Jezu. No nie wierzę po prostu. To powinno być ocenzurowane, no to... Czekaj, on tu jeszcze jakieś ma ten, ogłoszenia, czekaj. Co on tu ma napisane? A, wanted... Jakieś auto, no nieważne, dobra. Ja myślałem, że jakieś matrymonialne. Tamto to mnie rozpieprzyło, ta klaptrap kobitka w bikini. To było grube. Już widzę, wszędzie byłeś, dobra. A, jest jedna skrzynka dla mnie, jest, super. Tu widzę kumpla rozkłada. Tu nic nie ma, tu jest jakaś mapka, nie wiem. No, odpalaj mistrz. Jeszcze mi się coś otworzyło, a jest, dobra, skrzyneczka w porządku. Tak, damy ci znać, sure thing. Jedź, przyjacielu. A, to coś można pootwierać. Okej, okay, he will help you get off this glacier and into the city of Sanctuary. That is the only place you will be safe. A, tam dalej będzie, więc spokojnie, co jest jeszcze na się rogu? Nic, nie da się spać nawet. Lipa. Już jest tam polaz? Już ich otworzyłeś? Co, no, sam pojechał. To skurczybyk, no. O, jest. Krytyk. Nie kryty, o. Krytykal. Aż ładnie mi kryty wchodzą. Nie kryty, krytykal. Ojej. Same głowoszczały, idealnie. Tak myślę, że oni chyba w głowie mają same krytyki. No. Większość właśnie ma. Ja w ogóle patrzę na raki, bo wiem, że tam ktoś mi podpowiedział, że jak się zestrzeli paręnaście raków... O, wrzuciłem go, gdzie? Mhm. Teraz się uda tam, fuck. Nie, to musi jechać chyba, bo jak sobie w miejscu, to nie bardzo. Jak się w niego wjedzie, to on wtedy chyba ten glebie. The last bastion of the resistance against Jack, and the only place you'll be truly safe. Get to safety. Tego jeszcze raz wywrócić, ale się też... Próbuj. Fantastycznie on ląduje po prostu. O, ale mu krytyka... tam lecimy na dół. Nie, ja będę kampił stąd. Ja sobie na Rąbowska jadę. Kurde, skubańcy uniki robią, ty. Nie takie leszcze znowu. Wiesz, ustawiłem maksymalny poziom trudności, nie? Chyba, że tak. Nie no, dobra, żartuję, nie da się, ale zawsze lubię pomyśleć, że taki jest. Aha, taki efekt placebo. Tak, czuję się lepiej. Aha, on się wkopał, to by trzeba postawić. No, okej. Okay. No ja też. Nie mogę się tam naszprycować jakimś specyfikiem. A, wiem, w ogóle próbujmy zabić je tymi... Lidl atakami, bo wtedy można zebrać ich łby, nie? I tam coś się dostać. Ty? Ja sobie nie widziałem. Także proponuję je strzelać do nich, ale wykręcać je midl, nie?
No ja wiem, że była taka misja, tam trzeba było ich futro zbierać chyba potem. Tak, coś no, no możemy to zrobić od razu. O, piękny nasz film, piękny. Knuckle Dragon. Jak on się nazywał? Coś tam. Knuckle Dragon? Coś. Nie, dobra, mi się już leci. No fuck musi do mnie przyjść, no. Go nawet nie pokrytykowalił, ale on tak jakoś... O, ma, dobra, znalazłem. A, spodem mi strzyło. O Jezu! Oho! Kurczyny rzuca samochodami. O, gdzieś tam. Jakiś łebków teraz tu sprowadzi. Tak, tu pasy będą. Oj. Oj. No the fuck, jak mnie zagonili koziru. O, się wszyscy na mnie rzucili. Padaj! Czekaj, nie zabiję go! Co? O, dobra, zabijesz? Dało mi się go zabić. Sygnał window dostałem. Ale masakra. Czy są jakieś grube dałce? Jak z mojego oczka? Nie ma tej głowy nigdzie tu? Nie ma. Już wziąłem. Ale nie, tej głowy w sobie. Z midla mu rozwalimy, nie leżała nigdzie w ziemi. Nie, nie. No dobra. Ale amunicji to grubo wystrzelaliśmy na nie. No, troszkę się tego pozbyliśmy. No to było coś. Claptrap, w lewo, w lewo, w prawo, w prawo. No, my się popchniemy, no. Ha! This door's Hyperion tech. Child's play. No, trzeba, no. Open. Trzeba zapukać. Puka się ładniejsza. coś otworzył. Świetnie, klap, rewelacja. Ja tu widzę taki dużo i to może oznaczać, walcie się, idźcie stąd, coś w tym stylu. Let me get that for you. Executing phase shift. Widzisz, nie dość, że brzuchomówczyni to jeszcze drzwi otwiera, patrz. No nie? Kurde. You're welcome. Złota kobieta po prostu. Złota. It's a long way to sanctuary. Please take whatever you need for the journey ahead. A, jest tylko jeden shotgun. Ale parówę. Ty też dostaniesz, jak go wyźnę? Wezmę? No nie wiem, weź spróbuj. No i? A, nie, nie mam shotguna. A dostałeś coś w zamian? Nic. Poważnie? No serious, nie mam. No to jak to jest, bez sensu? No trudno, no ja sobie z gnatem pobiegam. Dobra, gdzie on jest tu? Tok, tak. Świetnie, 10 dolców, rewelacja. Wow. Ten shotgun tak jest do niczego. Jeszcze za każdym razem go trzeba przeładowywać, to już jest w ogóle koszmar. Claptrap. To oczko to ma kiepskie, ten claptrap. Takie... kiepsiutkie. Kiepsiuteńkie, bardzo, bym powiedział. Minion, roll out! O, tam, chłopak sobie radzi. Sobie? Pewnie, patrz jak śmiga. O, idzie właśnie, leży. Hello, hello, pierwsza piocha. Taka w stylu Warszawy trochę. Teraz, uroczy skok. Nie wiem skakać w tej grze. Jezus!
Gdzie? Co ja mam za gnata, ty? Słuchaj tego, jak on strzela. Bum, trzy, bum. No da fuck, nie radzisz. Skaszę mi tu na głowę. Jeszcze jeden tam gdzieś jest, a nie, klaptrapem go tam będę. I want you to find that vault hunter and bring him to me now! No na to na razie może nie iść, chodźcie do góry. Tak? Bo ja tak bezstresowo zszedłem. To może tu na razie pójdziemy, razem z klaptrapem naszym. No dobra, mi się skaszę. Tu boczkiem pójdę. Haha. Pa, jaki spryciarz. Dobra, nie? Jak ten. Ci goście tak skaczą po budynkach. Tak. Yamakasi, nie? No, free running tam. Te sprawy. O, błada faka mi wzięła. Ależ ten shotgun jest dokładny, normalnie, uuu, lala. Za mną! Boom! 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 A, się rozbryzgał! O kurczyzny, akurat wsteczny. Yeah. Pick up, coś tu było, coś wypadło. Starcza. Może się przyda. Idzie duży, do mnie. O. Jakiś nam kolega strzela. A nie ty, będę a ciebie walnąłem, dobry jestem. Czekaj, bo ten zwiał ten duży, gdzie on kurwa jest? Uff, wow, ale mi... Po nim. Mytnął. No oni też walczą z tobą. No, to tam jest, wiesz, jakaś taka rywalizacja rasowa. Rywalizacja rasowa. A bez żadnych podtekstów rasistowskich, broń Boże. Nie no, skąd? Nie zabrzmiało tak wcale. Nie. To, że jeden ma futra, a drugi go nie ma, nie znaczy, że walczą od razu rasowo. No przecież. Come to my shack and I shall restore Claptrap's sight. First I shall shut off the electrical fence for you. Sobie jakieś skrzyneczki otwieramy. Tak jakby sprowadzam na ten. Coś leci. Żebyśmy się nie nudzili. O, skurczyłem, mnie trafił z daleka. Sniper. O, jak padł ładnie. Oj. Dobra. Szybowiedaczka. Hello, fapaczu. A pleasure to meet you, Vault Hunter. I am Sir Hammerlock. Aż muszę się o sobie rękę taką zmajstrować, skubanie. Urznąć. At your service. Idą tam ci do nas? Idą. Nie idą. Nie. Nie, dobra, zostaw ich. Potem się nimi... Wiesz, jak ja widzę wroga, to nie mogę patrzeć, jak on tak chodzi. A, tak. I duch walki się po prostu odzywa z tobie, bra. Duch walki, tak, duch walki, dokładnie. Gif. A, tak, trzymaj. Skrzyneczki. Tu jestem świadkiem operacji. Ty, tu jest sklep jakiś. O, broń można kupić. Myślisz, wiesz, na razie to tam raczej krucho z pieniędzmi. Droga, no. O, tak. Minion! Też jestem z nim, tak. Świetnie, rewelacja. Wow, fajny widok. Dobra. Gdzie tam jesteście? Już dostaliśmy to ten od niego joba, nie? Nie, jeszcze nie. Wait for power. Musimy doczekać, aż tam jakiś, nie wiem. Musi się wygadać. Tak, aż gniazdko tam jakieś włączy. Skrzyneczka tu jest. A w skrzyneczce był jakiś class mode.
A dla kogo? A zaraz ci powiem nawet. Echo? Serverless Recording. Wyrzuciłem go właśnie? Nie, to jak kliknąłeś, to znaczy, że użyłeś coś takiego. Dobra, to bierzemy tutaj kościora. Dostałem level up właśnie za nim. No, wiesz, dobra, shields. Jak to się stało, że dostałem level up za nim trzeci? Bo questa, wiesz, wziąłem. A. Ty, no ale ja użyłem tego czegoś i ten. A masz tego class moda? Co, użytego czy coś? No właśnie nie mam. Ja nie wiem, sprawdzałem w filmiku, co tam było napisane. Tam był jakiś Minion, Union, coś tam, nie wiem co. Aha. I no, dobra. Tarczę dostałem jeszcze. No, tarczę z questa też. Dobra, o, i teraz możemy iść i na dół tutaj. Ops. I będziemy zabijać. O, wyczę. A, żeś mnie pchnął. O, z tyłu są! Ha, jeszcze ci widzę, że tam ten napierdza. O Jezu! No na mnie skaczesz, przyjacielu. O, w ostatniej chwili to no. Ja tu w gościnę przechodzę. Okej, okay, no to chyba już. Dobra, i jeszcze jedno miejsce nam zostało do oczyszczenia tam u góry. To zapierdzielamy. Tak jest. Come on, po przygodę by się szło. Hello. Kurczę, mi się jakaś amunicja przydała. Ja mam jeszcze troszkę mam. Multioszczędny no. Jestem. Nie gruchy jestem jeszcze. Jeden nie żyje. Yo. Ten już nie żyje, strzelasz w trup. A żyje, o! Pewnie, że żyje. Ale miałem kamykami tutaj majstruje. Oj, 29 ammo. Można po prostu ich jakieś kopce śmieszne porozwalać. Trochę ammo mi wpadło przynajmniej. Tu coś leży jeszcze? Nie, full health. Dobra, do niego, tak? Z powrotem. Mm-hmm. Jak gumi się. Teraz to jak Mario wyglądało. No, faktycznie. Dobra, jakiś gnaciar tutaj. Ty, ja mogę go chwycić, patrz. No to jest tam jakoś ten. Nie wiem, gdzieś mi się grabnąłem go. Dobra, teraz może sobie tą misję weźmiemy. No dobra, spoko, ustawiam coś czadeckiego, nie? Dobra, to może być... Nie to? Nie to jest... To, o, dobra. A ja sobie jakiegoś tego gnaciora ubiorę. Biorę, Boże, jak ja mówię. Karabin. Żyję, no. Matko, kocham, wygląda jak... Co najmniej dziwnie. No, spoko. Spoko, otwieramy tutaj bramę. O, mam karabin maszynowy, o, spoko. Też mam. Jak się to zwie? Vladów? Gdzie mam iść w ogóle? A, gdzieś. Matko, to ma taką piękną celność ten karabinek. Wow, on mnie dźgnął. Aha. Wow.
O, skurwy ten, no. Oj, teraz będzie problem. Tam. Zabij tam kogoś jakiegoś, łebka. Spoko, spoko, idzie mi tu. Mam go. Dobra, nice. Beczkę mu rozpieprzyłem. No i teraz ja w ogień wlazłem. Fuck. Tak, umierasz? Nie. 14 health'a. Cała o, masa. O. No jakbyś mógł, to byś mógł postawić. O, elegancko. No, tak, już sobie oglądam właśnie. Wszystko dookoła jest, dobra. O. Teraz mi się ammo przydało. No to są jakieś beczki śmieszne. No to jest kasa. O, i on. Jest. Świetnie. Dobra, o, a tu widzę jakiegoś health'a, sobie wniosę. O, jest ten, dobra. I tam dalej też coś jest. Później się możemy cofnąć pod ten. Pod tą śmieszną windę. Tak. Jest też hajs jakiś tylko. Dobra, tu już pozbierane wszystko u góry. No, to możemy iść tam pod windę. To chodźmy pod windę. Winda. Jak w Gangnam Style, winda. Of course, I forgot. The safehouse power box stopped working after Claptrap attempted to. A tak, ten, musimy po jakiś tam power fuse. Okej, bo ten telefon się chyba nie otworzy, nie? Tak, tak, jak świeci, to jest spalony. Tu jeszcze jest skrzynka. Aaa, pieniądzary, pieniądzary. Bum, bum, bum. Dobra, już ich widzę, zaraz go tu ściągnę z daleka. A ja wolno w beczkę. Idealnie, o, pięknie. I beczę. Jak ja mam mało życia w ogóle, to zauważyłem. No ja też tam raczej... dużo nie mam, aczkolwiek... powinno wystarczyć. Nie, krytyk, pięknie. Na midże dwiegnie. What the fuck? Właśnie, się go zauważyłem, wypadł, kurczę, ten tu mały. Malutki, no. Jezu! Ma rozrzut. Pani zdecyduje, no. Umieraj. Ty? Wszyscy. U góry chyba tu jest. No, tam jakiś gentleman powinien być u góry. Dobra. O, słyszę, że ktoś do kibelka poszedł. Aha, aha, coś tu jest jakieś. Śmieszne coś. Tu jest jakiś pistolet. A, boli mongi przyszły. O, zaraz, bo się pozbyłem tego. Zaraz, bo się pozbyłem karabinu. Jak to się stało? Gdzie jest mój karabin? Tego się nie wiem, może w ekwipunku po prostu. O jest, jaki fart. Gdzieś go wyrzuciłem, nie? I tak... w sumie lipa. Zaraz, tu sobie coś poprzestawiam. Tu mam pistolet fajny. Tak, mam pistolet, który ma 24, w związku z tym rzucę go tu. A karabin bez szybkoszczelny wrzucam tu. Dobra. Tak. O tak, dobra, zajebiście. Ty polazłeś? Tam jakieś bodźwy otwieram. Tu możemy ten, od razu to zrobić inną misję. Właśnie z tymi futerkami. Dobra, to ten, no to... Nie zabijamy ich do końca, tylko wiesz, tak obijamy i trzeba, że tak powiem, ręcznie sprawę załatwić. No spoko, myślę, że damy radę. Dobra. Ja biorę tego po lewej. No już tego tu mam. O kurwa, umierę zaraz. O kurwa. Dobra, jest second wind. O kurwa. Wow. No tak, bo ona to na 6 level, no to pozdrawiam. Prawie, że się nam udało tak jak trzeba. No, ja nie żyję. Oj. Dobra, bijemy jakiegoś łebka tu. O, jest second wind, dobra. Ups. Patrz, jak ile mu krytyków walę w ogóle po głowie. A gościu nic.
No i to by było na tyle. Tak. No, chcieliśmy być zacwani. Tak. No, także pierwszy fail. Dziękujemy, to by było na tyle. Tak. The fuck. No, no i spawnują się za debile koło siebie, no oczywiście. 27 tych straciłem dolców. Ja 30. Dobra, chodź do tej windy, jak już tu jesteśmy, już pierdzielę. No. Właśnie, właśnie taki mam plan. Już tu wsadzam naszego... Szczęsiora. Jesus, ale żeśmy to zrobili przez sprytny. No ba. Mistrzostwo bym powiedział. Tak, miałem genialny pomysł po prostu. I rzucamy się na szafki. Nadwziąłem. Siop! Co my tu mamy? 92, 90, 85, 92, 131, 131, 80, 131, co sobie kupiłem. Teraz mogę coś sprzedać jeszcze, nie? No, możesz, możesz. To sobie sprzedam. Ta sobie sprzedam. To... O, dobra, prawie 500 dolców jest. Dobra. Tu coś było? A, są jakieś skrzyneczki. Dobra, teraz sobie poustawiam tak jak tu. To idzie tu. I co tu jeszcze mam ciekawego? Mam gnata na ogień, on jest chyba dobry na nich. A no, na ludzi na pewno. Tak, o, jak zajebiście. O, kurwa, ogniem strzela. Człowieku, jak. Nawet nie wiem. Notebooki? O, nie myślałem. Skrzynki otwarte. Gdzie ty polaz już? Ja już schodzę na dół. No, już jakiś gnacioro? Jestem, dobra. Gdzie idziemy? Z powrotem do tego? Tak, damy sobie questa. Chcemy, możemy jakiś ziomków też załatwić. No to zapierniczajmy, że tak powiem. Wow. O, dobry ten gnat. Przetrafić nie mogę. A nie, razu go nie trafiłem. Ja generalnie zawsze lubiłem karabiny maszynowe, bo... Jestem zawsze mistrz karabinów, także. Ja to zawsze snajperki w każdej grze. Snajperów. Idealnie. A no. Nie wiem, tam będziemy szli chyba nie, tam dalej, nie? Nie, jeszcze nie, nie nasz level. Ale tu można skrzynki poopróżnić. Kurde, znowu, zawsze naciska mnie to co trzeba, bo od razu mi zamienia, wiesz, za broń, nie? Za długo trzymam E. No, na rozkminie. A jaką ty masz pojemność tarczy teraz? 131. Miałem 114. O, Iwka. Dobra. O, tam jest jakiś wykrzyknik. Oj. What the fuck, jeszcze wyszli skąd? Ale mnie napieprzają. No, mnie też tak dość konkretnie z tej zbili. O the fuck, odpalili mnie jeszcze. O the fuck, jeszcze nie żyje, no. Zamęta. Jezus, jak... Ten mój gnat jest celny. Ty, no dobre. Dobra, second wind, wiesz. Dobra, aż, dobra. Kurczę, syny, no. Czemu ja go nie mogę trafić? Zabijaj. Tak, ale jak ty to zrobiłeś, że oni wyszli nagle z... Nie wiem. Po prostu podniosłem questa i... Kabum. No to wspaniale. Wyszły ziomeczki. Skąd ty pierdzieli, no? Dobra, olej go, bo on tam będzie jeszcze dalej. No idziemy sobie questa oddać. Ty, no właśnie, no właśnie. I was gonna call him Piss for Brains in honor of you, but that just feels immature. Pomyśl.
butts down. O, ja mam jeszcze tokena potem do... Tak powiem sobie zapunktowanie, także to też można zrobić. Nie, bo tam jest misja Defend Claptrap. No, bo to jest ten, to już jest wątek główny, a my sobie teraz poboczne misje robimy. A tu coś... Gdzie tam poszedł? No tu mamy kościora, o właśnie. No. Audio lock. Jack here. What is the meaning of this? I'm sorry. What was your name? Pierce. Well, Miss Pierce, and please don't tell me it's Mrs. Pierce and break my heart. This train doesn't belong to you. So why don't you turn around and face me, pumpkin? This train was commandeered legally under the holy. Tak, proszę o rozmowę Handsome Jacka. What happened to your freaking face? Dobra. Okej, dobra, kupiłem sobie ammo. Protection from bullets, ho! Okej. Bierzesz misję od niego, czy oddajesz? Oddałem i wziąłem przy okazji następną. Dobra, jakieś skiny dostaliśmy. Spoko. Tylko gdzie to było? Tutaj. Complete, tak. Tam jest jeszcze jakiś audiolog. Klaptrap coś krzyczy w ogóle. Tak. Masz go? O Jezu! Spadłem. Gdzie on jest? Z góry? No chyba tak. Mam. O, spokojnie. You tell me why you look like you headbutted a belt sander, and I'll let all you go right now. O jest, prowokowałem raki. My husband gave me a stag pearl ring. The pearl released hunger-inducing pheromones. Oh, you know what? I am so sorry. Gdybym ja coś trafił z tej mojej pukawki. Dlatego masz podeszłam bliżej, bo wtedy bym zbierał te fanty. Got something in common with him now at least. Uuu, ile tu nagle jest? Rzuciły z tego. No dobra, ale wypadło kasy z nich trochę, więc nie jest źle. No, coś tam podniosłem. Dobra, jeszcze tam się objęło. O, pięknie, idealnie. Pieniądzory, pieniądzory za raki, pieniądzory. Dobra. Tak, audiologię wszystkie już poznajdowałem. Tak? To cały ten quest na tym polegał? Taki niezły trochę. No, czy wiesz, bo to... Pozbierać co pozbierać i tyle. No, jesteśmy gotowi. Tok, jest, dobra, biorę coś, nie wiem. A mam do wyboru karabin albo pistolet. Nie wiem, wezmę karabin, bo ja lubię karabiny, więc... Co to jest za karabin? 22. Tak. Dupa to nie karabin, to jest pistolet. Ale strzela automatycznie, no to jest zajebiście. Trzymam pistolet, Boże. No dobra, kwestiory, co my tu mamy? Rich Blackburn Cave, co to jest za misja? To bierze ją mi tyle, nie? Możemy tam iść w sumie, bo i tak tam trzeba. Na nasz level, czy nie bardzo? Zaraz sprawdzę. Na piąty. To zajebiście, mamy czwarty, idealnie. No, można iść. No. Spróbować. Perfect. Przy okazji się te bulimongi tam... Spróbuję zabić jeszcze raz te futerko pozbierać. No, nieszczęsne. Amator futerek, no. Tak. Straszne, dzieci oglądają, chłopie. Oni, one nie wiedzą, co to futerko już. Wiesz, teraz nowoczesne emo, emu, czy jak one tam się nazywają, to już nie wiedzą, co to futerko. Oni żyją w epoce Playboya, gdzie już nie było futerka. Aha, no tak. Ojej. To nie wiedzą, co stracili. Nie wiedzą, tak, nie wiedzą, co stracili. Nie wiedzą, co to dobry wąs. Tak. Coś tu cicho. Jest! Nie wiem, o, sprowokowałem go, nie, nieważne. Ale tu, mistrzu, gdzie ty lecisz? Nie wiem. Ja tu wiesz, strzelam do nich, nie? Porządki robi po swojemu, widzę. Nie. Granat mi się przydał, nie ma granatu. Ale mnie biją, o, ale mnie biją. Spoko, ale mnie biją, haha. Mówiłem.
Czekaj, nie wiem, czy cię zdążę podnieść. Ja się podniosę zaraz, tylko trafię, kto ja tak? Jest. Tak? Dobra. No to fuck, ginżesz, ale on jest twardy, jest. Dobra. Twardy był strasznie, nie wiem. Oj, granat, ten tu się rzucił się nam. Dobra, kolego, cisza tam. Skurczywy gryz. Dobra. Już możemy dobrze podnieść. O, jeszcze z góry coś tam. No, zbieram ammo, bo nie mam co przeładować. Dobra. O, mam granata. Granata! Chciałem go zużyć, nie mam na kogo. O, mam. Gin. A pięknie, nie trafiłem w niego nawet tym granatem. Fajny ten physics jest, strasznie mi się podoba te latające szmatki, kurczę. Mówisz o tych płatkach śniegu? I takie, wiesz, falowania szmatek, takich tkanin jakby, są porozwieszane takie, nie wiem, jakieś... O, to jest physics? Tak, to właśnie szmata? Takie te... No, takie te bajery. Aha, graficzne. No, to ja widzę, nie odkryłem piękna tego. Jestem... To oznacza, że nie jestem estetą? Być może. Dobra, weź tam pozbieraj, co tam jest do pozbierania i chodź, bo jeszcze tego głównego wątku nie będziemy robić. Ty, tu jest duża beczka, skrzynka. Boom. Tu jest duża skrzynka, ja nie mogę do niej doskoczyć. Czekaj, gdzie? O, jest, doskoczyłem, dobra. Jak będzie jakieś, nie wiem, coś snajpero podobnego. To czekaj, daj mi jakąś, bo tu masz... No patrz, nie? Dobra, wlazłem. Masz, zostawiam ci taką 130 i dam coś, nie? No, to mi się przyda, bo ja mam słabsze. O, ja sobie od razu ją zamienię. O, co? 135? A, ty, dostałem jakąś kustomizację. Jak ja mam to użyć? Kliknij. No, klikam i nic. No właśnie, bo to potem się robi w takim śmiesznym urządzonku, potem ci pokażę, tam jest tam jakby, nie wiem, w pierwszym miasteczku. Tam jest jakiś customization center, chyba się to nazywa, coś ten design właśnie. Oj. Already unlocked. Nie wiem, nieważne. No dobra, chodź. Idę. Idziemy robić kościery. Ty, a gdzie ty jesteś? No idziemy kościery robić, patrz gdzie masz znacznik. A faktycznie, ja nie w tą stronę, ja sobie gibam, wiesz, w drugą stronę i szczęśliwy, nie? Ha, ha, ha. No właśnie się, wiesz, tak zdziwiony lekko się pytam, gdzie ty tam idziesz. No ja sobie tak cisnąłem, wiesz, no. Byle do przodu, nie? No w tą czy w tamtą, ważne, że się pobiega. Tak, dokładnie. Skaczemy, skaczcie do góry, jak kangury, Czemu tu nikogo nie ma do zastrzelenia? Bo już wszystko tutaj wyprzątnęliśmy. Kurde, trzeba było jakieś zostawić, żeby nudno nie było. Spoko, zaraz będą. Jak tam pójdziemy do tamtej śmiesznej krainy... A tu nas nie zaskoczą ci tacy futrzaci przyjaciele? No, coś tu? Coś tu się rusza, jest? Coś się ruszyło? Czekaj, bijemy! O jak mnie dźgnął od razu. Jest, ej, zabiłeś mi go, no, zaraz mnie podnieś. Czekaj, już cię podnoszę. No, thank you very much. Normalnie serduszko masz nad głową teraz. Ojej. Nie, bo chciałem to futerko zdobyć, a lipa, nie ma. Już ci mówiłem nie. O futerku. Dobra. Teraz to musisz ze świecą szukać takich futerek, wiesz. No, teraz już nie ma futerek. Era futerek się skończyła. No. Oj. Era futerek. Ale sentyment pozostanie. Era futerek się skończyła. Git. Okej. Dobra, mamy 40 gdzieś minut filmu, więc myślę, że tutaj już? możemy pożegnać naszych widzów, szczególnie, że nową Ukrainę tutaj otworzyliśmy, czy jakieś nowe przejście. Okej. Także dzięki wszystkim za oglądanie tego odcinka. Tutaj Playa właśnie robi... nie wiem jak to nazwać. Ale to wygląda śmiesznie w ogóle, jak ty lądujesz na rozprostowanych nogach. To jest...
No to bym chciał zobaczyć u ciebie. A pod tobą jest taki czarny ślad, jakbyś tutaj coś puścił, ale no już nie będę tego komentować. Także dzięki wszystkim za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku z Borderlands 2. Trzymajcie się. Na razie, cześć.